Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. No i mam dylemat już na samym początku, gdzie się udać? Troszeczkę farmowałem sobie duszyczek w zaginionej twierdzy, no ale widzicie 25300 nie wystarczy mi na nowy poziom, więc trzeba iść gdzieś dalej. Tylko pytanie moje, gdzie? A właśnie, może tutaj, może pokażę wam jeszcze jedną lokację, którą udało mi się odkryć, gdzie można ładnie sfarmować duszyczki. To znaczy, mam wielką nadzieję, że już tego nie pokazywałem. No to by było niepotrzebne zupełnie dla was déjà vu, ale dobra, to uderzmy od razu może do drugiego ogniska w tej samej lokacji. Po prostu będziemy mieli delikatnie bliżej. Okej, no z drugiego ogniska będzie zdecydowanie krótsza droga. Teraz tak, tutaj już oczywiście pancernych żołnierzy nie ma, co czy żółwików. Żółwi ninja, jak to woli. Trzeba pociągnąć tą oto wajchę, gdzie normalnie tych dwóch, którzy stali właśnie na tej platformie, teraz zanurzało się w lawie, co tam naprawdę było niewskazane, bo oni zostawiali odłamki tytanitu duże po sobie i teraz zanurzając w lawie traciliśmy możliwość wyciągnięcia z nich czegokolwiek, no ale duszyczki zawsze wpadały. No dobra, i teraz trzeba iść tutaj. Tutaj oczywiście były buchające ogniem głowy, ale no, że już byłem tutaj wcześniej i wyłączyłem tą pułapkę, więc tego nie ma. Ale też jest drabinka. I tutaj była skrzyneczka, która była przeciwnikiem. Mnie osobiście zjadła, no ale później podleciałem do niej, znowu ją wykończyłem, ale... No oprócz tej skrzynki tam dalej, gdzie zresztą widać dwie wiadomości, podejdź, tam masz coś, tam masz coś, tam masz coś ważnego, itd., itp. Trzeba iść tutaj na górę. I tutaj na górze, być może z racji tego, że wrzuciłem żar ascezy do ogniska, no pojawiło się paru ciężkich przeciwników. Może ogień to jest słaba opcja. Więc tak, emisja mocy go dziob, raz. Mimo tego, że 508 zabiera, to zobaczcie jak dużo mu jeszcze zostało. I też od razu mówię, że dziabnie mnie raz, a porządnie jest po mnie. Zwłaszcza z takim stanem zdrowia, będąc pustym. A, i oczywiście kamienny klucz Farosa tutaj w tej lokacji został zmarnowany przeze mnie. Oj, chyba za blisko jest teraz. No właśnie. No to pofarmowaliśmy te duszyczki, naprawdę, no, szkoda słów, Piechol, szkoda słów. Więc może teraz, już na samym początku, przygotujmy się należycie, czyli... kukła człowieka prosto w klatę, człowieczeństwo odzyskane. No i misja ratunkowa poniekąd. Pod wszystkie moje duszyczki, no ale oczywiście przesiądziemy jeszcze na sekundkę, żeby moje zdrowie się uzupełniło. No po co miałbym już używać kamienia życia, też klejnotu życia albo butelki Estusa, skoro mogę sobie delikatnie przysiąść na sekundkę i już jest dobrze. No dobra, to może włócznia błyskawic tutaj. Ej, opuszczone, ale fajnie. Dobra. To nie będę musiał tego robić. A jak tutaj można jeszcze fajnie wcześniej farmować duszyczki? Po prostu nadeptywać na pułapki. To są takie przełączniki, które opuszczają platformy. Ja myślałem, że to któryś przeciwnik mi robi takie psikusy, ale okazało się, że takie psikusy robiłem sobie sam. No chyba, że przeciwnik nastąpi na taką... na taki przełącznik, to wtedy no, podejrzewam, że on będzie sprawcą. No ale widzicie, one nie podjeżdżają wyżej, więc troszeczkę sobie zwęziłem tutaj przesmyk. No ale spokojnie, nie ma z tym problemów. Podlecimy sobie na górę, bylebym nie spadł do lawy, bo ja bym spadł teraz, to ta śmierć będzie mnie 25 tysięcy kosztowała. Albo w sumie nawet i więcej, bo zabójstwo tamtych przeciwników, do których właśnie biegnę, no tysiące dusz wpadają wręcz. No tutaj przyznam się, z 3-4 poziomy wbiłem swojego czasu. No, oczywiście niedawno, ale jakiś czas temu. O, dobra, nie jest daleko. Mamy 25300, spoko. I teraz pozostaje tylko wrzucić błyskawicę w tego gościa jedną. Może też i drugą. Teraz delikatne turlu turlu. Okej, ten nie wiedzieć czemu poleciał w tamtą stronę, ja powinien być tutaj. Co? No dobra, jeszcze jedną. Nie będziemy się z nim bawić, ja potrafi jednym ciosem wykończyć. I spójrzcie, 4500 za takiego jegomościa. No ale tak jak widzieliście, jeden porządny cios i jest po mnie, więc no, powiedzmy, że... należyty zarobek za ciężką pracę. No dobra, teraz tak, tutaj dwóch łuczników. Trzeba bardzo uważać, bo ich strzały też zabierają dużo, ale jak się dobrze stanie, no to oni walą w szczyt schodów, a ja jestem tutaj bezpieczny. Tylko jest problem, bo tego sprawy już mój Lokon nie łapie. Ale tam jeszcze jest jeden z prawej. Może gdzieś się go nie zauważyć, bo ja się trzymam tutaj prawej strony tego korytarzyka. Przy ścianie prawej jestem. No tam jest i też strzela.
Ej, wow, coś zostawił. Czyżby znowu coś z zestawu rycerza Alone? Znaczy Alone. Alone. No jedno z dwóch. Ale dobra, nawet bez auto-aima, znaczy bez lokonu idzie ładnie go dziabnąć, więc spoko. Teraz tak, co miał? Co zostawił ten konkretny? Wielka strzała zniszczenia sztuk 3. No dobra, wolę swoją włócznię błyskawic, serio. Dobra, 618 mu zabrało. Szkoda, że nie skorygował swojego celu. To tylko 390. Mało, a mroczna sfera ile? 319, no ale tych mam 22 do użycia, a wielkich strzał mam zdecydowanie mniej. Więc coś mi się wydaje, że już za całkiem niedługo zmienimy to zaklęcie na jakieś inne. No ale spokojnie, tutaj sobie na dół zeskoczymy. Hop, hop, hop. Ej, mam dziwne wrażenie, że już to pokazywałem. Albo po prostu tak często tutaj bywałem, że już teraz mi się myli. Co widzieliście, a czego nie? O kurczę, oj. Chyba kichnięcie się zbliża. Ale dobra, zanim kichnę, chyba zdążę go wykończyć. Właśnie tą wielką strzałą ciężką dusz, którą chcę później wyrzucić sobie. Tylko właśnie, za co? Na co zamienić ją? Ej, a to nie wiem, po co macha szczerze? No ale w każdym razie tu jest jeszcze jeden przedmiot, którego ja za nic nie mogę podnieść, bo tylko sam skok do lawy to jest śmierć. To śmierć tak szybka, że nie idzie podnieść przedmiotu, a zeskok na obręcz powoduje, że się zsuwam i spadam do lawy, więc też śmierć. Więc nie wiem, jak ktoś wie, jak to wyciągnąć, niech mi ładnie, grzecznie powie w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. Ale tymczasem z racji tego, że tutaj nie ma innej... Ej, no patrz, ten tu stoi. No cholera jasna, no! Ej, dobra. Ej, dobra, spróbuję, serio, szkoda człowieczeństwa, ale... Ej, żyję! I'm alive! Oj. Oj, troszeczkę się zsuwa, ale dobra, może mi się uda przedmiot zabrać. Jest i on, złoty sygnał tchciwego węża. Moment, że ja już takiego nie posiadałem. Moment, no dajcie mi dosłownie sekundę, tylko rzucę okiem, ale wydaje mi się, że już go miałem. No pewnie, że tak. Nawet, a, ale tu jest plus jeden. Ale ten był zwykły. Też znalazłem wcześniej lepszy. O, no pięknie, pięknie. No warto było! O. No, to był skrawek, o co małbym zleciał. No dobra, 40 900. No to teraz dorzućmy jeszcze do tego dodatkowo parę ładnych duszyczek za tego gościa. Raz, dwa, trzy. No już dobrze machnął, ale ja też mam pchnięcie, spokojnie. Pamiętam o nim. Pamiętam, że też mam miecz. Nie jestem przecież czarownikiem, tylko bardziej paladynem. To ja tak w ogóle, aż wstyd się przyznać, ale dopiero ostatnio zobaczyłem, że w języku polskim paladyn pisze się tak samo jak w języku angielskim, czyli przez jedno L. A ja myślałem, żeby po prostu ułatwić polską wymowę, jest pisownia z podwójnym L. Paladyn. Jak Pallad w Mass Effectie. Był taki minerał. Zresztą pierwiastek, który się zbierało. Oj, dobra, żółwika tutaj też nie ma. To okej, to pozostaje teraz w takim wypadku cofnąć się do ogniska i wybrać kolejną lokację, gdzie się udamy. I szczerze, wydaje mi się, że to już będzie musiał być naprawdę... A, w sumie teraz patrzcie jeszcze raz. Oj. Było blisko. Nie rób mi tego. Ten, no, tam w zamku Drunk Lake. Były jeszcze przecież główne wrota, przez które ja w ogóle nie przeszedłem i tam może być, nie gwarantuję, że tam jest, ale tam może być zwierciadlany boss. Tylko moment, najpierw, ej, ja myślałem, że już ponad 40 tysięcy potrzebuję, żeby zafundować sobie level up, ale się okazuje, że troszeczkę mniej, bo 38 tysięcy ponad. No dobra, no to przeniesiemy się najpierw do Majuli, wydamy duszyczki, a potem zamek Drunk Lake. No, co słychać w Majuli? No w Majuli bez zmian. Tamta pani dalej jest w topie pani piromantki, więc świeci, no, płuca ma duże, o tak powiedzmy. Chciałem powiedzieć, że świeci cyckami, bo to troszeczkę takie zbytnio bezpośrednie. No dobra, z tobą muszę zagadać. Tak, Bearer of the Curse, Seek the King, Seek more souls, bigger souls, bla 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 bla. Tak, może adaptacja? Nie daje mi kompletnie nic, oprócz dwóch punktów życia. Wow. Ej, to widzę, każde przesunięcie działa tylko w taki chamski, w ogóle niepotrzebny sposób. Praktycznie. No, tu już jest troszeczkę lepiej w zręczności. Siła mało. No, tutaj do strony nic. No, tutaj kilogram dodatkowy, ewentualnie wytrzymałość. No nie, no dobra, zręczność w takim wypadku. Daje najwięcej. W tym zestawieniu. Dobra, no to zamek Drunk Lake teraz przed nami. Czyli tutaj.
Mam nadzieję, że to nie jest faktycznie ostatnia lokacja. Zresztą ominąłem jedno ognisko, więc może tam? Więc Królewska Brama it is. Nasze destination. Okej. Boże, przestraszyłem przez ćwierć sekundy dosłownie tego cienia. To nie jest dobry znak. Aha, ooo, dobra. To skorzystajmy z pomocy. Jak? Gongolongo? Niech będzie. Tu kto? No ja. Ale szczerze, wyglądasz gorzej od tamtego, więc nie. Tutaj? Nie, nawet nie podejmuję się czytania, ale przyzywam. Czemu nie? Może trzech nawet. Teraz nie mogę dokonać tego przyzwania, no niestety. No ale tutaj przeciwnicy się respawnują, bardzo mi przykro z tego powodu. Nawet ci kamienni rycerze tutaj. Nawet oni, już nie mówiąc o tych dużych. O, idziecie? Dobra, idzie jeden, tylko. Więc spokojnie machniemy sobie parę razy. Odturlamy się może z raz, albo nawet nie trzeba będzie. Dziob w tarczę, pchnąć jeszcze raz. Gracz nie mógł dołączyć do sesji gry wieloosobowej. Jak mi przykro. Może tu? No już jestem zmuszony. A, już ktoś użył tego znaku, a ten? Mr. Wacko Jacko 1985. Dziwny hełm. Taki szpiczasty troszeczkę. Dobra, ci się nie podnoszą. To mnie bardzo cieszy. No ale o jakich głównych wrotach mówiłem? O tych tutaj, momencik. Już wam pokazuję. Tutaj jest dwóch żołnierzy, no właśnie, to trzeba machnąć. Jeden, drugi i trzeci. No bo ten trzeci był niepotrzebny. Ale mnie zdzielił! Ej, dobra. Oj, nawet wytrącił mnie z równowagi, mimo tego, że w równowadze mam naprawdę sporo już. Jak na tą lokację. Hełm szermierza. No, troszeczkę mi się nie przyda. Bo maska nie dość, że ma dużą obronę, duży współczynnik obrony, to jeszcze pozwala mi nieść cięższe przedmioty. Chyba dodaje bodajże 2 kilo aż do możliwego odźwigu postaci. Nie, te dwoje drzwi tutaj po prawej stronie pozostają dla mnie zamknięte w dalszym ciągu. Oj, mój błąd, zapomniałem o nim. Tylko teraz nie mogę za daleko się wypuścić, a to tylko dlatego, że tamci z prawej mogą do mnie ruszyć w każdym momencie. No, ale z tym też chyba nie powinno być problemów, nie? Jak to może doskokiem go załatwić? No też właśnie. No w ogóle, jak ja wyglądam z moimi pierścieniami? Aha, nie mam już sygnetu chciwego węża, czyli więcej duszyczek nie dostaję. Dobra, backstep. Okej. Okay. Na dobry początek, ale czemu nawet nie połowa życia? No przecież zabiera prawie po 200. Każdy mój cios. Mimo tego, że on jest ubrany naprawdę ciężką zbroję. Do tego ma pawęż i wielką włócznię chyba, że to jest halabarda. Rękawice Siana? Sian? Sprawdźmy. Gorsze, ale... rękawice noszone przez lojalnego królewskiego rycerza Siana dobrze wykonane zapewniają wysoką obronę. Sian, znany niegdyś jako najpotężniejszy wojownik w Drunk Lake, został uśmiercony w paskudny sposób przez jednego z olbrzymów, wyprawę przeciw którym zdecydował się poprowadzić. Król zamówił repliki wyposażenia Siana, by znaleźć następcę swojego lojalnego rycerza, jednak każdy z żołnierzy, który odważył się z nich skorzystać, wkrótce popadał w szaleństwo. Nie, nie ubieramy tego. Ale moment, a dlaczego tamte znaki przyzwania nawet jeden z nich nie zadziałał? No zastanawiające, ale właśnie o tych wrotach mówiłem, o tych tam. Można je pchnąć. Hello. Potrzebuję wskazówek, ale w sumie też mogę zobaczyć, co masz. Szczerze powiedziawszy, mój wielki królewski miecz też ma podobne atrybuty, czyli krwotoki powoduje dosyć nagminnie. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo ja tego nie widzę. No co, uderzać w pojedynkę? Duet twardy wróg. Dobra, ale to nie oznacza bossa. No chyba, że tutaj byli Dragon Riderzy. Jakieś zapętlenie, ale niemożliwe przecież. Dobra, wielka magiczna broń pozostaje do rzucenia. Op. Dobra, no i ładujemy się tutaj. Mogłem przeczytać jeszcze tą jedną ostatnią wiadomość. Na pewno byłbym mądrzejszy. O. Dobra, dwa trony. Król i królowa. Królową chyba widziałem. Króla miało tutaj nie być podobnież. Smutek. A, dlatego, że opuszczony, tak? Ale też dużo plam krwi, co jest grane. Gest?
Dobra, tu. Wywiad dla kobieta, więc wywiad dla tył. No dobra, czyli to jest tron królowej. Okej, dobra, tutaj pewnie można by było sobie jakoś wskoczyć, tylko nie wiem jak. Wywiad dla bezcelowości. Super. Czyli zwlekałem bardzo długo z otwarciem tej drzwi i w sumie nie wiadomo po co, bo tu nic nie ma. Ale coś się zapewne pojawi. Prędzej czy później, no przecież te plamy krwi nie wzięły się znikąd, no tutaj oni... O shit! To może w momencie wyjścia stąd. Nie, też nie. Dobra, to mogę rozwalić ich trony. Trol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 o. Ej. Chyba... Ej, momencik. Nie, chyba jednak niestety nie. No może pchnięciem. Też nie. A królewski tron? Też nie. No dobra, no to lecimy stąd. To tak właściwie to gdzie ja teraz mogę się udać? Mogę jedynie dalej. Jeszcze dalej. Czyli przenieść się do ogniska. Tego najdalej odkrytego w tej lokacji i zobaczyć może tam dalej coś jest faktycznie. Tam było dwóch Dragon Riderów, dobra, spoko. No ale ich rozwaliłem. Więc może jeszcze ktoś gdzieś się czai. Tam dalej. O kurde. Nie, dobra, tych zostawmy w spokoju. Bo w sumie i tak będę mijał ognisko przecież lada moment, więc... zróbmy tak, hop. Ja by się mieli zaraz zbliżyć. Po czym może dziabnijmy tego największego emisją mocy. W plecy. Ej, aż 508. No tutaj tylko 50. Zasłania się. Meta. Dobra, chyba uruchomiłem wszystkich. No. I śmierć ich spotkała nawet. No można powiedzieć, że nie z mojej ręki. Albo w sumie dokładnie z mojej ręki, bo to pierścień. Walną tą kulę ognia. Ale dobra, do tego nie potrzebuję tarczy. Wystarczą 3 buły i już jest po nim. Dobra. No. I teraz, żeby później nie być gołosłownym. No tych drzwi, jak widzicie, nie mogę otworzyć. Nawet nie ma żadnego komunikatu, że wciśnij krzyżyk, czy tam X, żeby otworzyć. No nie ma czegoś takiego. Po prostu. Ej, gorzej jak tam ci goście zostali przyzwani, gdzie się kręcą po dole. Ale nie, nie, nie. Na pewno nie. Nie było komunikatu, że zostali przyzwani. Ale znaków dużo. Kurczę, naprawdę dużo. Mr. Wacko Jacko, okej. Okay. Shadow Ness, okej. Okay. Nawet nie patrzymy. Im coś tam, no. Okej. W sumie, czy mogę sobie teraz usiąść? Chyba nawet nie mogę, no właśnie, ale skopałem. Jak? Moment, jak? Nie myślałem, że pogoda tam jest napisana, bo tylko przez ćwierć sekundy widziałem. Ej, dobra, ale skoro ten jeden znak przyzwania się nie udał. Umbra 93, to może zaraz. Bo chyba jeszcze jedno przyzwanie właśnie teraz się dzieje. No dobra, ale niech będzie i Umbra. Dobrze, nie Ambro. A to tych mogę rozbudzić w takim wypadku. Skoro tam się ma ktoś pojawić. O, chyba to był mistake. To był chyba błąd. No nie powinienem tak się z nimi bawić. No chyba, że z tym jednym. Chodź no. Ej no, chodź bliżej. Come on. No już drugi raz do ciebie skaczę. No teraz co, pchnięcie gdzieś sięgnę? Też nie. Ale on sięgnie. O dziwo. No dobra, a ten skok? No, już musiał wejść. Po prostu. Nie może klejnąć ich życia. Cyk. No z tymi dużymi, no mogę machać sobie z nimi, nie? Pach. O, albo nie, albo nie, albo nie. Czas minął. No co jest grane? No, aplauduję odcinek, ale to zazwyczaj nie przeszkadzało w tym, żeby przyzwać jakiegoś upiora sobie. O. A nie, sorry, to nie mój. O, ho, David of War. Dobrze. Jak teraz nie mogę dokonać tego przyzwania? Dlaczego nie? Aha, bo tamte są jeszcze w toku, podejrzewam. No dobra. No to może jeszcze delikatnie się pozaczepiam. Troszeczkę. Ten gdzie tam poszedł? No nie wierzę. Przecież to nie jest nawet twój posterunek, ty łosiu. Przestałeś przed, nie wy. Dobra. Turlu, turlu. Moment. Co to za chmara dymu? Przepraszam bardzo. Co to ma być? A, bo ten tu jeszcze pilnuje, sorry. Dobra, odsuwamy się jak najdalej tylko można. Znaki przyzwania moje nie zadziałały. Ale też dalej nie mogę skorzystać z ogniska. No dobra, to pozostaje chwilkę tutaj przeczekać, ale dosłownie chwileczkę tylko. Łyknąć sobie w tym międzyczasie Estusa. Przygotować włócznie błyskawic. Odpowiedni katalizator. Dobra.
Więc teraz już będę mu... Kurczę, no nie trafił, no nie wierzę. No, ale tym razem się udało. I poprawka i załatwione. Więc teraz tak. Skoro już będę mógł sobie przysiąść, to przysiądźmy. I wiecie co w tym miejscu, mimo tego, że naprawdę zbyt wiele nie odkryliśmy, oprócz komnaty tronowej, gdzie były dwa trony, obydwa puste. Mimo tego tutaj w tym miejscu, kochani, skończymy ten odcinek, ale obiecuję, że w następnym odcinku przeczeszemy zamek Drunk Lake wzdłuż i wszerz i mam nadzieję, że będziemy mieli kompanów do pomocy. Na przykład takiego rogacza. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!